Witajcie z tej strony Skorpion. Przed nami kolejny odcinek z serii ATS. Kontynuujemy podróż i musimy dowieźć towar. Zbiornik 10 ton. Ostatnio żeśmy sobie tutaj zrobili pauzę. No to ruszamy. Włączając się do ruchu. Wyjeżdżamy stąd i będziemy cisnąć dalej. O ile oczywiście nam pozwoli na to czas, inne pojazdy, trasa. Dobra. Będę chciał go wyminąć, wyprzedzić. Czy mi się to uda? Odkryliśmy miasto St. George. Fajnie. O, 113 możemy, tak na dzień dobry. Fajnie. Naprawdę podoba mi się seria w ogóle. Sama gra też, tym bardziej ATS. Nie wiem czemu wielu ludziom, Polakom szczególnie, bo nie mówię, że wszystkim Europejczykom, jakoś nie do końca przypadła gra ATS, czyli American Truck Simulator. Może dlatego, że mniej graczy to gra, może dlatego, że mniej się dzieje, ale po prostu no, grę chłopaki rozbudowują. Dokładają do niej różne rzeczy, dają nowe ciężarówki. Niedawno właśnie a propos pojawiła się nowa ciężarówka Lone Star. Mają jeszcze się pojawić bodajże kolejne dwie lub trzy co jakiś czas. Bodajże tak mniej więcej oni planują i tak starają się zrobić. Dwa razy do roku dać nowe DLC trasowe. Czyli coś się dzieje. No wiadomo, że tymi ciężarówkami inaczej się kieruje. Inaczej się je prowadzi. Zupełnie inaczej się parkuje. Jest po prostu inaczej, no. Tutaj te trasy są takie bardziej rozległe. Troszeczkę w cudzysłowie pustrze od tych tras w ETS-ie 2, ale tak też nie do końca, bo oni to ostatnio poprawili, rozbudowali i działają dalej. Ja nie mówię, że całkowicie lepiej mi się podoba od ETS-a 2, choć momentami tak, nie będę ukrywał, bo jedną z takich że tak powiem, częstszych gier, choć nie mówię, że stuprocentowo tak było, potrafiłem mocniej grać właśnie w ATS-a. Ale nie było tak zawsze. Nie było tak często. Choć powiem szczerze, że kiedy byłem w VSC, czyli w wirtualnej firmie transportowej. A to się tyczyło oczywiście multiplayera, nie? To bardzo często tam robiłem trasy właśnie w ATS. Odkryje się miasto Cedar City. A ktoś zapytał, no ale czemu? No, z różnych powodów, ale jednym z powodów było na przykład to, że tam trzeba było robić, wiadomo, kilometry, nie? Był jakiś tam do zrobienia przebieg. Na przykład, nie wiem, miesięcznie trzeba było zrobić, no na przykład 8000 kilometrów. A motyw był taki, że w ATS-ie jeżdżąc robiło się te
kilometry i trasy o wiele szybciej niż w ETS-ie 2. I to był jeden z powodów, ale oczywiście były też i inne. Jednakże ja właśnie często robiłem te kilometry, tak zwane miesięcznice, mocno w ETS-ie, choć w ETS-ie 2 też jeździłem sobie jak najbardziej. No teraz prywatnie to, jeśli grywam w ETS-a, to mam własną firmę. Założyłem ją kiedyś, a właściwie tamten mój znajomy założył ze mną, ale coś się stało, że odszedł, nie wiem co, szkoda, bardzo go pozdrawiam. O, 130 prawie możemy cisnąć, fajnie. Jak będzie chciał ktoś dołączyć do mojej VS-ki, śmiało, jest pełny luz, swoboda. Można zawsze wspólnie pojeździć w ETS-ie 2, ATS-ie, jeśli ktoś też posiada. Choć większość osób posiada ETS 2. Nie ma u mnie jakichś super rygoru. Oczywiście, wiadomo, regulamin jest, podstawy są, no to trzeba jakoś je spełniać. No ale to w każdej VS-ce jest coś takiego. Jak chcecie, mogę dalej mówić o VS-kach, bo jest to czasem ciekawy temat, czasem można się coś ciekawego, fajnego dowiedzieć, a czasem po prostu od tak zasięgnąć informacji. A czasem po prostu się dowiedzieć ciekawostek. O, to była fajna. Z paper firmy naczepa. 130, pięknie. Pozostało nam 340 km. Czy uda nam się w tym odcinku zrealizować cel? Mam nadzieję, że tak. Tempomat na póki co załączony, przynajmniej na jakiś czas, bo nie wiem, czy będzie tak cały czas, że będziemy mogli jechać 130, chyba nie, ale im dłużej, tym lepiej i szybciej. Jest godzina prawie 10 rano w grze, a my oczywiście jedziemy dostarczyć towar, zbiornik 10 ton, to tak dla przypomnienia. Póki co jedziemy na razie cały czas taką prędkością, fajnie. Wtedy towar dowieziemy szybciej. O, fajnie, żeś nam tutaj zjechał. To się chwali. Tylko czemu my zwalniamy? Może było pod górkę i dlatego. Okej. No, tak jak mówię, no, mówiłem wcześniej, chłopaki się wzięli ostro za ATS-a, za ETS-a 2 też, ale tutaj mówię teraz o tej grze, ATS, poprawiają ją, pracują, dokładają coś,
No nic dziwnego, no bo chcą, żeby i gracze grali również mocno w ten tytuł, jak w ETS-a 2. Był jakiś czas temu event świąteczny, noworoczny, skończył się. Jakieś tam nagrody oczywiście, wiadomo, dostałem. Może nie były jakoś specjalnie rewelacyjne, ale zawsze coś. W końcu to darmo, nie? A jak darmo, no to trzeba podziękować za nie i cieszyć się, że nam dali, a nie, że musieliśmy za to płacić. O nie, 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 nie. I to było, i jest, i mam nadzieję, że tak pozostanie. Że będą nam dawać za friko. My pięknie dalej, 130 ciśniemy. Teraz mieliśmy ładnie z górki. O, zostało już nam 160 km. O, 120 teraz. Możemy, a szkoda. Skończyły się czasy mega prędkości. No już teraz 90. Znowu 130. Widzicie? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Jakie niezdecydowanie. Zjedź w prawo. Coś tam przez chwilę komputer chyba nam robił, bo wcześniej się troszkę zaczął przycinać. No ale tak bywa. To jest tylko sprzęt. Odkryliśmy miasto Prowo. Jedź prosto. Zaraz czerwone. Start. No teraz. Możemy? Możemy. O, jaka ciekawa, fajna ciężarówka. Ta po lewej widzieliście? Nie wiem, czy ją pierwszy raz widziałem, czy nie. Po prawej mamy stację i zrobimy sobie jeszcze raz chyba pauzę. I się prześpimy, odpoczynek tak zwany. W porządku. Znajdziemy inną trasę. To sobie zaparkujemy kulturalnie. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Spokojnie. Teraz zrobimy pauzę, się prześpimy i zobaczymy się za chwilę. Jesteśmy już z powrotem. Po odpoczynku, po spaniu, po pauzie. Odpalamy silnik, mamy wieczór, prawie 22. I możemy kontynuować trasę. Skręć w prawo. Możemy skręcić, czy nie? Jedziemy. Aha, jakie czerwone, gdzie? No chyba, że tam było. Fajnie, trudno. Czyli nie zdążyłem. Moja wina. Tak bywa, tak się zdarza. Trzymaj się prawej strony. Był jeszcze u mnie jakiś odcinek z ATS-a, w którym nie dostałem mandatu w trakcie jazdy? Chyba nie. Przypomnijcie mi, napiszcie mi w komentarzu, jeśli taki był odcinek, to mi napiszecie, który to był, ok? Bo jakoś sobie nie przypominam, żebym nie dostał.
Ciekawe. Kolega nas wyminął. Co i teraz setką będziemy cisnąć. No to wychodź. A nam pozostało 100 km trasy. No jeszcze potem oczywiście parkowanie. Mamy troszkę pod górkę. Nie wyprzedzę kolegi, nie wyminę, bo jest tutaj podwójna ciągła. Ale też nie chcę tracić sporo czasu. Kolego, szybciej tam, przyspiesz. Teraz mamy znowu jakiś teren półgórzysty wokół. Trochę za blisko się trzymamy jego. Gościu, no weź, daj mi wyprzedzić. Ale nie chcę tego robić, bo jest podwójna ciągła. Trzymam się, trzymam, baby. No, teraz będziemy mogli... Nie, znowu. Ech. Ponownie? No dobra. Jak każą, no to tak zrobię. I 21 ton, masa całkowita pojazdu. My będziemy się teraz dołączać do ruchu. Ok. 23 godzina w grze. Czas. Co tam się dzieje? Tak ciasno. Oj, ta końcówka to coś czuję, że będzie długa. Mamy ciągle prawie podwójną ciągłą. Pełno pojazdów, noc. Bo to już jest noc w gierce. Miejmy nadzieję, że chociaż parkowanie pójdzie nam łatwiej i szybciej. Dobra, w prawo teraz. Ok. Dobra nasza. Póki co. Jeździć nie lubię w nocy, to już wiecie, nie przepadam, no ale jak trzeba, no to trzeba. Odkryliśmy miasto Price. Skręć w lewo. Okej. Mówisz, masz. Co to za droga? Jakieś przysłowiowe zadupie.
takie skaliste, pod górę. Normalnie masakracja. Przygotuj się do skrętu w lewo. Nie ma sprawy. Skręć w lewo. Czyli gdzie tu? Okej. Wjeżdżamy na jakiś teren. To nie jest kopalnia, to jest ruponośne, wydobywcze jakieś, jak to się nazywa, centrum? Nie, no po prostu pola, o, pola ruponośne, wydobywcze. Już wiem, po co im ten zbiornik. No i za chwilę będziemy mieli cel. Jeszcze momencik. Skręcamy. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. No spoko. Dobra, rozejrzyjmy się. I tu gdzieś mamy oddać ładunek. A tu... A, nie będzie to za fajne. Może być trochę się z tym gibania. Już widzę, że źle. Dobra. To zrobimy inaczej. Powoli, ale damy radę. Musimy. Nie mamy innego wyjścia. Easy, easy. Czy za pierwszym razem nam się uda? Chyba nie. Wiedziałem, że będziemy musieli robić lekką poprawkę. Może teraz. Chyba się udało, zaraz zobaczymy, wyjdźmy. No tak średnio.
Teraz za mocno, żebym wziął. Jeszcze raz, mała popraweczka. No nie, znowu trzeba będzie poprawiać. Chyba już nie. Ostatni raz. Sprawdźmy. Jest ok, powiedzmy. No ok, oddajemy towar, ładunek. No i pięknie, mamy doskonale. Przejechaliśmy 1128 km. Super. Dostaliśmy level, więc możemy jeszcze sobie rozdać punkt. I my sobie damy go tu, niebezpieczny ładunek. Ok. I to by było tyle w tym odcinku. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!